Jedziemy na hamownię. Zobaczymy, co jest grane z moim kompresorem. Czy dodało mocy, czy odjęło mocy. Mam nadzieję, że dodało i mam nadzieję, że się nie rozpierdoli. Będzie obciach totalny. Luks będzie. Kurwa, się boję. Przyjechałem w końcu sprawdzić moją babareczkę. Na kompresorze, rozumiem. No tak. No to co, dawaj kluczyki i jedziemy z koksem. Nie mam. W samochodzie, tak? W samochodzie zostałem. To co, lecimy na hamownię. Tym włączamy i tym odpalamy. Jadę. Milicja. Mówię, samochód na zamieszki, kurwa. Przygotowałem. Jak koła ciągnie. Dobra, to może tak pierwszy przejazd zrobimy taki, wiesz, delikatnie. Do połowy gazu. Słaby most jest. Do połowy gazu. Daj. Dobra, może się nie rozleci, no. What the fuck? Co? Panie Majstrze, 106 koni, 164 juta. Luksusowo, je. No i trzeba tutaj małą korektę zrobić. No przy słabo idzie. O, ops. I już jest mocno. Czekaj, on nie napędzał nic więcej? Nie, chyba nie. Chyba nie. Słuchaj, co zepsuło. Bo tam pod... Tu się nic nie da popsuć, wszystko rozjebane. No i co mamy po hamowni? Proszę was. Byśło jak byśło. Panie, bardzo dobra robota. Chuj, że nie chodzi, ale bajer jest. Papa Pao. Uczy się automatem. Majstrowym. Wkurza mnie, że nie mogę tej nogi używać. Mówię, wciśnij hamulec, ona gaz wcisła. O mój Boże, zabijemy się. Weź, tamtej nogi nie używaj, tej nóżki nie używaj, tamtej nogi używaj. No puść szybko, no, puść, on chce jechać, puść. Ale ja puściłam cały. Nie, trzymasz nogę cały czas na hamulcu. No i co sądzisz, jak to jest, nie zmieniając biegów? Dziwnie jest i cały czas czekam na odgłos, że będzie za głośny, że muszę bieg zmienić. Hamuj. Hamuj nie tą nogą, kurwa mać! No. Ja myślałem, że tu skręcisz. Nie skręcam, weź mnie nie strasz. Ja już się i co ty wcisłaś? Hamulec. Ale wcześniej nogę słyszałem, jak coś tupło. Nie wiem. Już problemu... spanikowałaś, chciałeś sprzęgło wcisnąć. No to byśmy zaubawalnęli wdechę. Ale Misiek, no przestań mnie stresować. No to widzisz, że wyjeżdża samochód, to trzeba od razu zwolnić. Zaraz spadniemy tu na poboczek. Kurde no! Na postoju nigdy tak nie skręcaj kierownicą. Musi się lekko toczyć. Majsterznawca Bielki. Nie, na samochód lekko musi się toczyć, bo tak to strasznie obciąża, bo gumy stoją sztywno, a jak się kręcą koła, to lżej ma kręcić kierownicą. Pasek pękł już? Co tam strzeliło? Jakiś spaw puścił chyba. Przepływeczka jak ta lala. Jeszcze można sprzedać. Tu jest dużo... O kurwa. Co żeś zrobił? Już chuj wbiłem kurwa w ten. Drudno mi się wpierdol. Dobrze jest, dobrze, że nie uszkodziło tam tych druciczków. To już chuj, trzeba wyjąć, bo to przemielę. Chujowo tu trzyma, ale zawsze tak trzyma, żeby nie wyskoczyło, teoretycznie. Jakby też jeszcze taśmą tą szarą opierdolił, nie? Czy nie? No i oczywiście, jeśli to wszystko
Znaczy, jeśli to zda rolę i będzie mało koni, bo może kompresor, że tak powiem, za mało pompować, wtedy ogarniemy te kółeczko. Tu się łutnie, tam się przyspawa. Będzie luks. Pokażemy im, kurwa, jeszcze na hamowni, co potrafisz. Chyba. Tam się dzisiaj luzik, łapki czyste, o, kabeczka. Proszę bardzo. Gadza po piwskach ma. Dobra, zobaczmy koszuleczkę. Mówię, że się nadda. Duża jest. Kurwa. Myślałem, żeby te napięty. No, luksusowo, brzuszek widać. Mówiłem, że pudzian teraz będzie, o. O, kurwa. Takie dlatego lepiej kupać mniejsze koszulki, bo wtedy wszystko ładnie tutaj widać rzeźbę, o. Nie pierdzi! O kurwa! O, się wypraciłem! Myślałem, że dynkę rozsadzi. Ty masz tam sondy wpięte? Cholera wie, chyba tak. No, możesz ją odpić. Nie działają. No ja je wyłączyłem. Aha. I są zbędne. Ale tak normalnie nożyczkami mogę kable przeciąć. Możesz, chociaż mam bezpiecznik spaliczny. Muszę wyłączyć komputer, zaraz mi gołe baby tutaj wrzucą. A co ci czeka laptop? Nie, dobrze jest. Nie ma. Nie zamknęli programu i teraz nie wiem, czy to zamknąć, żebym nie pokasował zaraz tego. Synom potopił, idiota. Jaka skórka. Wiem, kurwa, że będzie chodzić. Jak radiowóz z tym komputerem. Master dane będzie sprawdzał. Proszę bardzo, jak fajnie wygląda, profesjonalnie. Kurwa, człowieku, tutaj jakieś kurwa przełączniki, tu jakieś kurwa migawki. Tu laptop odłączony. Kurde, profesjonalnie tutaj wszystko wyglądało. Dobra, git malina, do następnego strzałeczka. Cześć! Netta. Bilet kupiony, dziś wypierdalam w ciepłe kraje. Dla niej ona mówi, że ma coś, całą noc i chyba kłamie.